To dopiero ćwiczenia. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 2 podczas ferii składały budki dla ptaków. Na razie na próbę, aby wiedzieć, jak to zrobić. Materiał pozyskali od sponsorów. Efektem końcowym będą budki z drewna olchowego, które zapewni trwałość na wiele lat. Akcja związana z budowaniem budek lęgowych dla ptaków zrodziła się przy ustalaniu harmonogramu prac Rady Rodziców w SP2 na rok 2012-2013. Populacja ptaków wielkości wróbla wciąż maleje ze względu na to, że naturalne środowisko ginie. Starodrzew jest wycinany bądź ulega degradacji. Ptaki nie mają gdzie się podziać. Budki będą różniły się wlotem i kształtem. Cała akcja prowadzona jest poprzez cykl spotkań. Wieszanie efektów pracy w Parku Tysiąclecia odbędzie się na przełomie lutego i marca.